dzisiaj no, mamy tak, że sprzątamy plażę i okolice plaży Kortowskiej. Pogoda jest mocno sprzyjająca, jak pewnie Państwo widzicie. Frekwencja jak na taką pogodę to więcej niż zadowalająca, ale widzę, że proces sprzątania przebiega na tyle sprawnie, pogoda nam w tym sprzyja. Nie zniechęciła nas pogoda. Myślę, że tutaj niezależnie od pogody warto angażować się w takie akcje, żeby po prostu nasz kampus był piękniejszy. Również widzę naszą skorpenę, więc mamy też nasze ACK. Skorpena brodzi w wodzie, wyciąga wszystkie śmieci z jeziora Kortowskiego na tyle, ile pozwala im pogoda i przejrzystość wody. Od jakiegoś czasu w Uniwersytecie prowadzimy taką akcję, że wszystkie stare meble, które nadają się jeszcze do użytkowania, wymagają trochę odrobiny ciepła, serca, żeby w to włożyć. To robimy, tak? I stąd jakby cała taka nowa już kolekcja naszych mebli poddanych recyklingowi i one trafiają do różnych miejsc. I można je dzisiaj akurat podziwiać w bibliotece. Międzynarodowy Dzień Ziemi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie to między innymi dwa ważne spotkania. Spotkanie z Katarzyną Zajączkowską od odpowiedzialnej mody i rozmowa i warsztat później oraz pokaz filmu, emisja filmu Do ostatniej kropli w towarzystwie twórczyni Ewy Ewart. Na warsztaty przygotowałam takie ćwiczenia, które mają skłonić uczestników i uczestniczki do takiej zadumy nad tym, jak konsumują modę, jak wybierają, na co zwracają uwagę, jak wyglądają te ich szafy, a następnie poszukać takich sposobów, które są dla nich adekwatne, możliwe do realizacji, no i wydają się dobrą odpowiedzią na te kwestie problematyczne. Może to być na przykład wybór części drugiego obiegu, tak? Może to być kwestia lepszego dbania o swoje ubrania, tak żeby nam się nie psuły, nie niszczyły. Czyli na przykład, nie wiem, dla kogoś jedynym takeawayem z tego spotkania może być to, żeby prać ubrania w niższej temperaturze, żeby nie musieć ich potem prasować i żeby nie traciły koloru. A dla kogoś innego będzie to pranie nowych rzeczy, które z kolei nieprane no, narażają nas na absorpcję różnych szkodliwych chemikaliów. Więc jakby dla każdego co innego. I jestem wzruszona przyjęciem, jakie mi tu zgotowano. Naprawdę fantastyczne, ciepłe przyjęcie. Myślę, że bardzo bym chciała wierzyć, że ten film zostanie w sercach i umysłach odbiorców. Bardzo się cieszę, że było dużo młodych ludzi, bo to są ludzie, którzy za chwilę będą podejmować decyzje. I mam nadzieję, że obejrzenie takiego filmu gdzieś tam zaprocentuje w przyszłości podejmowaniem decyzji, jakie nam są w tej chwili potrzebne. Oby więcej takich wydarzeń. Ja z wielką przyjemnością staram się przyjmować zawsze takie zaproszenia, bo one niesłychanie wzbogacają i myślę, że taka wspólna narracja w przestrzeni publicznej jest nam bardzo potrzebna.